7 zwycięskich meczach. Dzisiaj no, zawodziły. Krzemlewek się starał, może Gorawski, który wszedł w drugiej połowie też, ale to za mało. Zdecydowanie najlepszy zawodnik na boisku, nie mówię o naszej zdejmie, Claudio Reyna. Właśnie naszej zespole zabrakło tego rozgrywającego, który by dał właśnie te piłki wchodzącym z boku, czy Krzemówkowi, czy Gorawskiemu. Roman, ale zwróćmy uwagę na jeszcze jedną rzecz. Pewne podobieństwo do takich spotkań przegranych, czy też nierozstrzygniętych w eliminacjach Mistrzostw Europy, jak Chorzowie z Węgrami, jak przegrany mecz z Łotwą w Warszawie. Przegraliśmy właściwie wolicjonalnie, nie podejmując w pełni walki. No, takich meczów po prostu nie można grać. No na pewno. To było widać w przeciągu 90 minut, że Amerykanie są szybsi, bardziej zdecydowani.